Ledwo się pojawił rzut i od razu siada. Pixorek Parabellum 7.23 to jest właśnie wędka i kołowrotek na bolenie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku szkółki Savage Gear. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak się przygotować na bolenie w dużych nizinnych rzekach. Kolejna piękna rapa z narwi. Wypuszczamy ją teraz do wody. Parabellum 7.23 i kołowrotek Okuma Exor to idealny zestaw na bolenie. To jest to. Wypuszczajmy wszystkie ryby, a będziemy łowić bardzo dużo. Wędka, którą łowię, jest to Savage Gear Parabellum 2,79 cm długości, ciężar wyrzutowy 7,23 g. Jest to wędka, której nazwa sama wskazuje, o akcji parabolicznej. Gnie się cała, po całej długości. Dzięki temu bardzo dobrze amortyzuje bolenie podczas holu. Uzupełnieniem tego zestawu, tej wędki, jest kołowrotek Okuma Epixor 40, specjalnie przygotowana na bolenie, o przełożeniu 6 do 1. Jest to bardzo szybki kołowrotek, dzięki temu nadaje się właśnie do łowienia boleni. Plecionki, jakie stosuję do łowienia boleni w rzekach nizinnych, mieszczą się w średnicach między 0,10 a 0,16. W tej chwili tutaj na kołowrotek mam nawinięty Adrenalin V2, plecionka od Savage Gear, 0,10 średnica. Grubsze plecionki 0,16 stosuję w miejscach, gdzie jest bardzo dużo zaczepów. Takie miejsca mam na Wiśle. To są dzikie burty z dużą ilością zwalisk. I tam właśnie grubsza plecionka jest lepsza, ponieważ mamy szansę przytrzymać rybę i ją odciągnąć od zwalisk.
piękna rapa. Piękna majowa rapa z początku sezonu. Już chcę do domu. Uciekaj. Uciekaj. To jest to. Nie mogłem jechać na Rugie. Pojechałem nad Narew. I pięknie połowiłem. W miejscach, gdzie jest dużo kamieni, jak łowimy na opaskach czy przy główkach, bardzo dobrze jest zastosować fluorokarbon jako przypon. Jest wtedy mniej przetarć na kamieniach niż na samej plecionce. Dobrze jest też mieć podbierak. Podbierak oczywiście gumowany. Dzięki temu dbamy o ryby, które wypuszczamy. Ja mam też podbierak od Savage Geara oczywiście. Leży tutaj koło mnie, zaraz go zaprezentuję. Podbierak ten jest bardzo lekki, pływający, więc nie zatonie nam. Jak będziemy brodzić, to można sobie go przypinać na klips na plecach. Jest pojemny, zmieści każdego bolenia bez problemu żadnego, nawet jak będzie miał metr. Dobrze jest też mieć spodniobuty, jak się brodzi w miejscach, gdzie trzeba właśnie wejść głęboko w wodę. Bolenie są daleko od zasięgu rzutu, wtedy jeżeli jest możliwość wejścia, to właśnie jest dobrze mieć spodnio buty. Do tego wygodne buty. I wtedy jesteśmy w stanie obłowić nawet te najtrudniejsze miejsca. Jeżeli nie mamy łodzi oczywiście. Warto jest też mieć czapkę z daszkiem. Oczywiście będziemy łowić w dużym słońcu często. Trzeba chronić głowę, tak samo trzeba chronić nasze oczy. Potrzebne są bardzo dobre okulary polaryzacyjne, dzięki którym też można często w czystszych rzekach wypatrzeć bolenie przy samym brzegu, idąc na przykład wysoką burtą. Lecimy dalej. Następnego trzeba złowić. W tym roku jedną z nowości Savage Geara jest przynęta V-Blade. Jest to przynęta cykadopodobna. Jest ona bardzo skuteczna na bolenie. Dzięki tej przynęcie możemy obłowić głębsze miejsca i celować w bolenie, które głębiej żerują. Pamiętajmy, to, że bolenie nie widać na powierzchni, to nie znaczy, że nie żerują. Mogą być w toni, albo mogą być przy dnie. Właśnie dzięki takim przynętom możemy się do nim dobrać. Pamiętajcie, V-Blade. Musicie mieć go w pudełku boleniowym.
Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do nas na Messengerze. Oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania wasze. No i zapraszam do kolejnego odcinka naszej szkółki. I życzę wam udanych boleniowych łowów. Oby tych ryb było bardzo dużo i żebyście bili życiówki. Co się dzieje, zaciąłem suma. Poszedł już z 50 metrów w górę rzeki. Idę za nim. Na razie.